Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, na jakie parametry warto zwrócić uwagę, kupując okap kuchenny. Tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, najskuteczniejszym sposobem instalacji okapu jest podpięcie go do szybu wentylacyjnego. Wówczas okap będzie działał w tak zwanym obiegu otwartym, czyli będzie zasysał powietrze wraz z parą wodną i brzydkimi zapachami i będzie je oddawał bezpośrednio do szybu wentylacyjnego. Ale jeśli z jakiegoś powodu nie możemy podpiąć okapu do szybu wentylacyjnego, to zawsze pozostaje nam możliwość pracy w tak zwanym obiegu zamkniętym. Wówczas okap będzie zasysał powietrze z gotowania, będzie je filtrował przez filtry węglowe i oddawał czyste powietrze z powrotem do kuchni. Oczywiście takie rozwiązanie, czyli praca w obiegu zamkniętym, ma swoje wady. Okap będzie wtedy trochę mniej wydajny i bardziej głośny o jakieś 20%, niż gdybyśmy go podpięli do szybu wentylacyjnego. Także jeśli tylko możecie, to koniecznie instalujcie okapy w ten sposób, aby były podpięte do szybu wentylacyjnego. Najważniejszym parametrem przy wyborze okapu jest oczywiście wydajność. Ona powinna być adekwatna do kubatury naszej kuchni bądź do kuchni z salonem, jeśli kuchnia jest otwarta na salon. I jak się mierzy tą kubaturę? Kubatura to jest oczywiście powierzchnia kuchni razy wysokość, czyli jeżeli na przykład kuchnia ma 10 m kwadratowych i ma wysokość 2,5 m, to kubatura naszej kuchni to jest 25 m sześciennych. I dobrze dobrany okap powinien przefiltrować całe to powietrze, czyli całą tą kubaturę kuchni na pierwszym biegu 6-krotnie, na drugim 9-krotnie, a na trzecim 12-krotnie. Czyli dobrze dobrany okap do kuchni o kubaturze 25 m sześciennych powinien mieć na pierwszym biegu wydajność 150 m sześciennych na godzinę, na drugim biegu 225 m sześciennych na godzinę, a na trzecim 300 m sześciennych na godzinę. Na każdej karcie produktu znajdziemy informacje o maksymalnej wydajności okapu. W tym przypadku to jest 341 m sześciennych na godzinę i wystarczy tą cyfrę podzielić przez kubaturę naszej kuchni. I zobaczcie, otrzymujemy wynik 13,64, co oznacza, że ten okap jest w stanie przefiltrować w ciągu godziny naszą kuchnię 13-krotnie. A jak mówiłam, 12-krotnie wystarczy, w związku z tym będzie to idealny okap do naszej kuchni. Przynajmniej pod względem wydajności. Drugim najważniejszym parametrem przy wyborze okapu jest jego głośność. Aby zapewnić sobie komfort gotowania, wybierajcie urządzenia, których głośność nie przekracza 50 dB. Pamiętajcie, że nawet bardzo ciche urządzenia, jeżeli zostaną zamontowane w sposób nieprawidłowy, stają się głośnymi urządzeniami. Zatem podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad. Po pierwsze, odległość pomiędzy okapem a szybem wentylacyjnym powinna być jak najkrótsza. Po drugie, do montażu używajmy gładkich rur PCV. Po trzecie, średnica tych rur nie powinna być mniejsza jak średnica wylotu z silnika okapu. A jeżeli będzie potrzebna redukcja, to nie róbmy tej redukcji na wylocie z silnika, tylko dopiero na odcinku wpinania rury do szybu wentylacyjnego. I po czwarte, montujmy okapy na ścianach z betonu, z cegieł, z pustaków, a nie na ścianach zrobionych z karton gipsu, ponieważ one mogą rezonować tak jak pudło od gitary. Na etykietach energetycznych i opisach produktowych widzicie wydajność i głośność w trybie maksymalnym. Warto dopytać, jaka wydajność i jaka głośność jest okapu na pierwszym i drugim biegu, bo te prędkości używane są najczęściej. Trzecim istotnym parametrem przy wyborze okapu jest sposób sterowania. Są modele sterowane mechanicznie przy pomocy takich suwaków, są modele sterowane elektronicznie przy pomocy przycisków bądź sensorów, sterowane przy pomocy pilota i są też modele z funkcją samoczynnego uruchamiania. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiej funkcji, posiadam takie urządzenie, jestem z niego bardzo zadowolona. Polega to na tym, że płyta jest sparowana z okapem i w momencie, kiedy rozpoczynam gotowanie na płycie, czy to gazowej, czy to indukcyjnej, to okap automatycznie uruchamia oświetlenie i pracuje z taką intensywnością, jak intensywnie gotuje się na płycie. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które zapominają o uruchomieniu okapu podczas gotowania. Ja osobiście zwróciłabym też uwagę na rodzaj oświetlenia, czy są to halogeny, czy są to LEDy, jaką barwę ma to światło, jak bardzo oświetla blat, ponieważ nie wiem jak Wy, ale ja nawet korzystam z tego oświetlenia wtedy, kiedy nie gotuję. Stwarza po prostu fajną atmosferę w kuchni.
I ostatnia już kwestia to oczywiście koszt filtrów węglowych, ponieważ jeżeli zamierzacie zamontować okap na zasadzie pochłaniacza, to przyjdzie Wam te filtry regularnie wymieniać. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD. A jeżeli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowości, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.